nie jesteś ani. Cholera! Nie, nie będę tego używał. Którego nie ma? A ja mamy! Tatę mamy i psa, którego nie ma! Czasem ja się boję, że jak tak... Dobra, tak... Zorganizowany przez MKS, czyli Klub Młodych Kreatywnych Szalonych. Zapraszam Was do obejrzenia i mam nadzieję, że będzie Wam się podobało, a o rozpalenie ogniska poproszę wszystkich instruktorów. Naszym ojcem jest nasz człowiek, on nade mnie gra melodię. Teraz wszyscy tak jak on, wyśpiewują. Small.
z drzewami gada, żeby czas tych dni powrócił. Czy jest na to rada? Twarze już się rozpływają, jak na deszczu szyby zima ziemią zawładnę. Jednak co ręka komendanta, to komendanta. A że mu wsparcie dali, no to już inna sprawa. Bubusiu! Boże, znowu ona. Bubusiu, wstawaj! Śniadanko na stole. Wstawaj, śniadanko! Już idę. Wstawaj, kochanie! Ale mamo, mam gdzieś na dziewiątą przecież. Patrz, jaki tu masz bałagan! Dobra, dobra, idź już stąd. Dobrze, ale posprzątaj w końcu! Dzisiaj znowu impreza. No dobra, dam jakiś raz. Juuu! Anka znowu do mnie pisze. Boże, jak ona jest obleśna. Ale za to Arek dodał zdjęcie z ostatniego melanżu. Jak ja wyszedłem? Wiem. Napiszę komentarz. Ha, ha, ha. Zdjęcie mówi samo za siebie. Dobra. Kurczę, już ta godzina. Matka pierwsza, muszę lecieć. Tak tańczy. O, Kubusiu, cieszymy się, że dotarłeś. Przepraszam za spóźnienie. No ale skoro już stoisz, to może zrobisz na tablicy zadanie domowe, które z całą pewnością zrobiłeś. No, wie pani. No, ja nie jestem za dobry w tym dziale.
O, może Baśka nam wytłumaczy, o co w tym chodzi? Ale Kuba, ja chcę, żebyś ty zrobił to zadanie. Zapraszam. Nie najlepiej się dzisiaj czuję. Pewnie przez to, że dzisiaj nie jadłem śniadania. O, nie jadę śniadania. Tak, tak. I znowu, Kuba, nie jadłeś. No. Proszę panią, to może ja go zaprowadzę do pielęgniarki. Ja nie wiem. Dobrze, Basiu, podejdź, zrób zadanie. No dobrze. Stary, jak ty to robisz? Ona zawsze ci wierzy. No, kłamstwo to moje drugie imię. Kuba! I wtedy od B kwadrat odejmujemy 4AC i wychodzi nam B. Dobrze, zapraszam na przerwę. Nie ma problemu. A tak właściwie? To czemu się dzisiaj znowu spóźniłeś na pierwszą lekcję? Ej, co mam zrobić? Mam już tyle nieusprawiedliwionych lekcji. A przecież nie powiem matce, że nie chodzę do szkoły, bo mi się nie chce. Ale no co ty? Przejmujesz się takimi sprawami? Podrób! Puknij się w czółko! Podrób podpis, przecież nikt się nie dowie. Macie w sumie rację. Przecież nauczycielka na pewno się nie skapnie. Nie, proszę was. Mistrzu. Nigdy punktualnie nie przyjdę. No poszli się. No dobrze, przewodnicząca klasy, mam coś do powiedzenia, proszę wysłuchajcie jej. No dobrze, więc pomyślałam, że jako klasa moglibyśmy wziąć udział w akcji Góra Grosza. Co wy na to? Co my z tego będziemy mieli? No jak to co? Nic! W takim razie ja się to nie piszę w życiu. Wiesz co, Kuba? Czasem mógłbyś pomyśleć o jakimś więcej niż tylko o sobie. No właśnie. No dobra, no to mam jeszcze jedną sprawę. Wiecie, no, na naszym osiedlu mieszka pewna rodzina i szczerze mówiąc nie mają zbyt dobrej sytuacji finansowej. Więc pomyślałam, że moglibyśmy im jakoś pomóc. O, na przykład zbiórka żywności, albo weźmiemy dzieci gdzieś na basen czy do kina. Co wy na to? Super, Ja chcę. Tak, świetny pomysł. Przecież w naszej klasie jest wielu wolontariuszy. W ogóle cała klasa jest taka pomocna, jestem z was bardzo dumna. No, to może Dawid, Marta i Kuba. Ja od razu zaznaczam, że cały dzień muszę się opiekować babcią. Tak, chora jest. Tak, chora bardzo, Kuba pomocny. Tak. No dobra, a reszta? Jak reszta? Ja mogę Ja mogę. To umówimy się jeszcze później, prawda? Tak, świetnie. Dobrze, już idźcie na przerwę. Nasza klasa się taka uczynna zrobiła. Sam nie wiem. Ej! Widzieliście tą imprezę łysego? Pisałem wam na fejsie. No, to pewka. To idziemy czy nie? No przecież musimy od czasu do czasu się zabawić. To co? Idziemy, nie? No, pewka. Ej, a jak się ubieracie w ogóle? Czy to ważne? No. Kuba. Mamy jeszcze taką sprawę. Dzisiaj są imieniny ciotki. Czego? Ej, w ogóle matka mnie zabije. No przecież na pewno mnie nie wypuści dzisiaj. Słuchaj, na pewno się zgodzi. Tylko tak, musisz być dla niej miły cały dzień. Ja zawsze tak robię, to działa. To? No, obyś miał rację. Dobra. Ej, ja muszę się zbierać, dobra? Na razie. No, ale. Lubię mówić z tobą. No, cześć mamuś. Cześć Kubusiu, jak tam w szkole? No, nie najgorzej. Jakieś ceny?
sumie to nic nie dostałem. Ale za to na godzinie wychowawczej rozmawialiśmy o akcjach charytatywnych, w których weźmiemy udział. Tak? To super! Pamiętam, jak byłeś mały. Zawsze chciałeś pomagać potrzebującym. A, i z kolegami tak pomyśleliśmy, by się spotkać i to mówić. No, akurat nasz kolega robi takie małe przyjęcie, no i zaprasza całą klasę. No to jak mogę? Ale dziś? Dziś są imieniny cioci, pamiętasz? Wiesz, jak ona lubi, jak jesteśmy wszyscy razem. Ale mamuś, no mnie to nie może zabraknąć. Nie mówiłem ci? Przewodniczę tą całą akcją. Czy to aż takie ważne? Dobrze, ale wyrzuć w końcu te śmieci. Zrobię to nawet teraz. No, zgodziła się matka, no. Dołączę do własnej imprezy. Marka. Jakie są ulubione chipsy hydraulika? No nie wiem, nie, dawaj, no, dawaj. Grand chipsy. No. Słuchajcie, byłyście tam? Witajcie wszyscy. Cześć. Cześć, Kuba. Dobra, koniec jechania się, bo dzisiaj chciałabym, abyśmy porozmawiali o prawach harcerskich. O, wiem, kto. Każdy z was jest harcerzem, to znaczy, że musicie przestrzegać te wszystkie prawa. To takie przykazania. To one mówią wam, jak zachowywać się na co dzień, aby być przykładnym harcerzem. No tak, no, jak, ty! No, no właśnie. No, no na przykład. Chciałabym, abyście stosowali się do nich każdego dnia. Nieważne, czy jesteście w domu, czy w szkole. Wy cały czas jesteście harcerzami. A to kiedy miałeś przyrzeczenie? Właśnie. No właśnie, to było 3 lata temu. Pamiętam, że dopiero od tego momentu poczułam, jakbym był dopiero prawdziwym harcerzem. Mam nadzieję, że dla was też była niezapomniana chwila. Tak. Oczywiście. A, no i najważniejsze. Nie wstydźmy się tego, kim jesteśmy, bo powinniśmy być z tego dumni. Proszę, weźcie sobie do serca moje słowa, bo harcerz, który nie stara się przestrzegać praw harcerskich, tak naprawdę nigdy nie był prawdziwym harcerzem. Dobrze, to oczywiście koniec zbiórki i widzimy się za tydzień. Do zobaczenia, prawda? O 16:00, pamiętajcie. No, do zobaczenia, do zobaczenia. No, bawcie się dobrze. Do zobaczenia. No, chłopaki, no już do was dołączam, no. Już na mnie czekacie? A no, impreza beze mnie to nieprawdziwa impreza. No. No, już do was lecę. No. Myślę, że oglądając ten kominek, każdy z was wywołał sobie takie refleksje, jaki powinien być taki prawdziwy harcerz. Pewnie powiedzielibyście, że powinien być miły, odpowiedzialny, pomocny, sprawiedliwy, powinien być patriotą, że powinien stosować się do prawa harcerskiego. Ale czy tak jest? My stworzyliśmy postać, która nie do końca była fikcyjna, bo każdy z nas w swoim harcerskim życiu, na tej harcerskiej drodze,
popełnia błędy i czasami niekoniecznie stosujemy się do praw harcerskich. Nikt z nas przecież nie jest idealny. Jesteśmy tylko ludźmi, a dolą każdego człowieka jest to, że popełnia błędy, na których później się uczy. Ale czy Kuba uczył się na swoich błędach? No, niekoniecznie. A przy tym jeszcze pouczał swój zastęp, aby stosowali się do praw harcerskich. Czego on sam na pewno nie robił, co pokazaliśmy na pewno w dzisiejszym kominku. Zaczynając od wszystkich kłamstw, które powiedział swojej mamie, nauczycielkom i wszystkim, nawet swoim przyjaciołom. Kończąc na tym, że jego mundur leżał rzucony pod łóżkiem. I myślę, że żaden mundur nie powinien być tak traktowany. A teraz chciałabym, żebyście sobie zadali wy pytanie. Ile razy wy nie stosowaliście się do prawa harcerskiego? No właśnie, czy ktoś z was potrafi to zliczyć? Myślę, że nie. Myślę, że to nie jest tak, że przez to nie jesteście dobrymi harcerzami. Ale jednak mimo wszystko nie powinno tak być. Więc teraz pomyślcie o tym, ile warta jest wasza obietnica, którą złożyliście lub w przyszłości złożycie. Skoro przecież w obietnicy jest wyraźnie, będę posłuszny prawu harcerskiemu. Czy tak jest zazwyczaj? My chcielibyśmy, aby ten kominek był dla was taką przestrogą, że każdy harcerz powinien być dumny z tego, kim jest. Nie powinniśmy się tego wstydzić, chować tego przed znajomymi, tak jak Kuba, który nie chciał się przyznać, że idzie na zbiórkę i że jest zastępowym, co jest naprawdę ważną funkcją. On powiedział powiedzieć, że to nieważne, nie powie. To naprawdę nie powinno tak wyglądać. Każdy z nas powinien chodzić z głową wysoko i być z tego bardzo, bardzo dumny, kim jest. Bo harcerstwo to nie jest coś, za co się można wstydzić i to można zobaczyć na przestrzeni wszystkich lat i podczas wojen i naprawdę przez dziesiątki lat. Dlatego chciałabym, żebyście pamiętali, harcerstwo to nie jest to, co potrafimy, ale to jest styl życia. A teraz chciałabym, żebyśmy sobie przypomnieli prawa harcerskie. Pierwsze. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z przyrzeczenia harcerskiego. Drugie. Na słowie harcerza polega jak na zawiszy. Trzecie. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim. Czwarte. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza. Piąte. Harcerz postępuje po rycersku. Szóste. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać. Siódme. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i swoim przełożonym. Ósme. Harcerz jest zawsze pogodny. Dziewiąte. Harcerz jest oszczędny i ofiarny. Dziesiąte. Harcerz jest czysty w myśli i w mowie i uczynku, nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych. Let's go.
piersi, nie wchodzić i skórę stępić w sobie i z tych łowcy.